Dzisiaj, dosłownie przez cały odcinek, będzie próbowało dorwać mnie 10 pillagerów, którym nie da się uciec. Dlatego dodatkowo, że miał jakiekolwiek szanse, mam specjalną rękawicę. I mogę robić na przykład pifa prądem. Poza tym, księga ulicy mówi jasno, że kto pod tym odcinkiem łapki w górę nie zostawi, ten owsików się nabawi. Proszę bardzo, zaczynajmy. Bęk! Chyba że klikniesz suba, to działa tak samo, jest za darmo. No dobrze, myli państwo, w tym momencie widzę, że nie jest tak źle. My nigdy grając tutaj na tym świecie, tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie pojawią nam się pillagerowie. Może być ich 5, może być ich 10, może być ich 20. Jeżeli jakimkolwiek cudem uda mi się przed nimi uciec, oni po prostu zespawnują się znowu zaraz wokoło mnie. Czyli nawet będąc w endzie, w nederze, gdziekolwiek w domu Zbyszka, i tak mogą do mnie przyjść i mnie gonić. Tylko wykorzystajmy ten czas. Mogę robić pifa prądem, to mi się najbardziej podoba. Ale zróbmy sobie crafting, zróbmy sobie narzędzia, póki naprawdę tu nikogo jeszcze nie ma. Nie wiem jaki jest czas na to, żebym mógł się przygotować. Dlatego zejdźmy hop-siup do ziemi, żeby zdobyć jak najszybciej kamień. Jest kamień, ale też jest granitinium. Czekaj, jak klikam shift, to mi się robi rakiety na pilota, repulsator-inator, dron bojowy i pifa prądem z powrotem. I zamrażacz. To włączmy sobie zamrażacz, bo co się stanie, jak się pojawia, dopiero będzie przypał. Czyli jak klikam shifta, to mnie się przełączają te rzeczy. Oj, co oznacza manhunt started? Oj, ty, ja ich widzę. O nie, o nie. Oni są wszyscy nade mną. Ciii. Nie mówcie nic. No to się możemy tutaj siedzieć przez cały odcinek. Dobra, trzeba stąd jakoś wyjść. Ups. Oni wiedzą, że ja tutaj jestem, jakby oni mnie widzą pod ziemią, czy nie? Szczerze, nie podoba mi się to za bardzo. Włączmy sobie światło. Okej. Nie wiedzą, że tu jestem. W ogóle nie... Oj, on tu idzie. Oj. Tu serio idzie. Nie ma mnie tu, panie poszukiwaczu. Ups. Dobra, bo ich jest naprawdę... Jakich dużo! Co się dzieje? Dobra. Nie strzelajcie do mnie. Trzeba uciekać gdzieś bliżej do wioski, żeby Zbyszek ich pokonał. Albo możemy skorzystać z zamrażacza. O, widziałeś, to dużo daje. Dobra, uciekajmy dalej. Najgorsze, że ja nie zdążyłem sobie nawet narzędzi zrobić. O co tu chodzi? Dobra, przełączmy się na repulsator-inator. Co to robi? Mogę latać dzięki temu. Bardzo dobrze, to może się przydać. O nie, dobra, bo oni biegną za mną. Ja i tak myślę, że pif-paw prądem będzie najlepszą rzeczą w tym momencie, ale dobra. Wyjdźmy gdziekolwiek. Czy coś tutaj... Jest wioska, ale czy to jest serio opuszczona wioska? Dobra. Czy ja ich zgubiłem? Gdzie oni są? Widzę, że są tam z tyłu daleko. Chyba mnie zgubili, no bo po lesie jednak ciężko się biega, tylko tak jak mówiłem. Najgorsze jest to, że jeżeli minie jakiś czas, jak mnie nie widzą, znowu pojawią się przy mnie. Trzeba będzie kombinować tak, żeby zawsze gdzieś koło mnie byli. Ale ta wioska naprawdę jest pusta, co ja mam tutaj zrobić? Dobra, szybko, zrób workbench jeszcze raz, zróbmy narzędzia, póki naprawdę nie ma. Okej, mamy to. Daj mi kill off, lecimy szybko zdobyć jakieś żelazo, tylko w wiosce nie zdobędę, bo tutaj dosłownie niczego nie ma. Czekać, o nie! Co jest? Oni mają jakieś zenchantowane te łuki! O, a czemu mi nie znikają rzeczy? Bardzo dobrze! Skoro autor tak przewidział, to najwyraźniej tak musi być, ale ustalmy jedno. To był ostatni raz, kiedy zginąłem, no bo jednak nie może tak być, że ja będę sobie ginął i hopsasa po łące, wszystko jest w porządku. To jest wyzwanie, to trzeba zrobić. I przede wszystkim trzeba by było gdzieś znaleźć lawę, póki ich jeszcze nie ma. Nie liczyłem, ile czasu minęło. Możecie strzelać, ile mniej więcej to jest, napiszcie w komentarzu, ale myślę, że to coś koło minuty jednak daje mi takiego powolnego, biegaj sobie panie, sobie szukaj co tam se chcesz, a my za chwilę i tak do ciebie dojdziemy i będziemy cię gonić. Dobra, to jest workbench, który zostawiłem wcześniej, gdzie kopałem się na początku. Zobaczcie, że tutaj faktycznie ich nie ma, oni po prostu się przeteleportowali. Co? A walnij w Dobra, w konia nie. Ja bym w coś walnął, zamrażaczo... nie, piw-paw prądem. Dobra, czekaj. Dawaj, repulsator-inator, uwaga! Pff, mogę latać, dobra? I mamy eliterkę? Gdzie oni są? Dobra, biegną za mną, musimy znaleźć gdzieś szybko jakąś lawę. Ja niestety nie jestem w stanie tak wysoko odlecieć, bo oni mnie zgubili! Najgorzej! Ale najważniejsze, że możemy jednak sobie tak latać i pomagać, żeby uciec przed nimi, żeby na pewno mnie nie pokonali. Pifa prądem! O dobra, to ich normalnie razi prądem! Skończyła mi się energia. O nie, energię ładuj się, bo jeszcze w nocy nie będzie więcej mobów. Zamrażacz był chyba lepszy, zamroź ich! Dobra, oni stoją, może ich uda się zgubić znowu. Czy ktoś widzi gdzieś tutaj może tak, lawę? A nie, ja potrzebuję jeszcze do kopalni zejść. Czekaj, czekaj, tam może będzie żelazo w tej górze. Dobra, wykorzystajmy sobie moc latania w takim razie. Może będzie szybciej. Gdzie oni są? Zgubiłem ich? Nie, trzech jeszcze za mną biegnie. No dobra, niech będzie. Może teraz ich zgubię, bo jest jednak kawałek drogi. Dobra, oni tak mnie widzą. Jest węgiel, dobra, to możemy na pewno wykopać. I jakby żelazo gdzieś tak się pojawiło, chyba powinno, no nie? Dobra, pytanie, czy jeżeli zostało ich trzech, nie? I oni za mną cały czas biegną, bo już są blisko, niedaleko. To czy reszta dalej może się zespawnować? Czy to jest tak, że jak jest trzech, to po prostu wszyscy razem albo nikt? No, jestem ciekawy, zaraz to wszystkiego przekonamy się za moment. Oni umieją wchodzić po... Umieją wchodzić po takich rzeczach, no nie! Dobra, repulsator-inator? Okej, może teraz ich przechytrzę nie dadzą rady latać. Znaczy, oni nie mogą latać, ja tylko mogę latać. Chociażby przez chwilę. Dobra, tam widzę Endermana, ale tam jest kopalnia, może tutaj będzie coś żelaza. Okej, zejdźmy na szybko. Tylko mam wrażenie, że trochę za bardzo ich zgubiłem. O nie, to jest strasznie dużo mobów. O nie, to jest pełno mobów, a nie ma nigdzie tego. Pifa prądem! Dobra. Dobra, wylećmy stąd, bo jest tragedia. Czy oni to już doszli do mnie? Czekaj, bo ktoś do mnie strzelał, ale nie widziałem kto. Okej, mamy problem. Tutaj dosłownie nigdzie nie ma żelaza, ani nie widzę żadnej jakiejś takiej porządniejszej kopalni. A moje punkty życia... Jest lawa, okej, ale to nie jest taka lawa, jakbym potrzebował. Moje punkty życia wołają o pomoc, po prostu ja muszę znaleźć jakieś zwierzęta, żeby móc sobie zregenerować życie. Proszę, żeby oni mi się teraz nigdzie nie pojawiali. Okej, są kurczaki. O nie, dobra, idźcie mi, nie strzelajcie do mnie. Dlaczego ta wioska, co się trafiła, akurat musiała być opuszczona? Co ja mam? Dlaczego jestem do góry nogami? Gdzie jest moje mięso z kurczaka? Dobra, mam mięso z krowy. 8 mięsek, o Boże, jak dobrze. Nie, no teraz serio, jak wylądowałem, dopiero musieli bić. Chłopaki, to jest przesadą, no bez i no, czekaj, nie, naprawdę kopalnia i żelazo, będzie ciężko mi cokolwiek zrobić, to jest tyle mobów teraz. No nie, to jest naprawdę trudne. Dobra, znalazłem żelazo. Zaklej to. Okej, dobra, nie mogą mi nic zrobić chyba. Jest dobrze? Czekaj, utknąłem trochę delikatnie, mam wrażenie. Dzień dobry panowie, wy tu jesteś, ta? No co? Tam było żelazo z tyłu, nie? Ej, tu jest żelazo! Dobra, czekaj, to weź to wykop, póki oni za ścianą stoją i nie mogą się przeteleportować. Dobrze, że oni nie mogą niszczyć jednak bloku, to jest genialne. Ale 4 żelaza to jest idealna liczba. Dobra, dawaj, szybko robimy teraz piec. Musimy przepalić to, co mamy. Gravelinum jakieś trzeba znaleźć i możemy wchodzić do netheru. A jakby kto pytał, to w netherze też mogą się pojawić i w endzie tak samo, także no to tutaj nie ma chwili na odpoczynek. 1 węgiel powinien mi to wszystko... Ty, oni wyszli? Oni nie przypadkiem... Dobra, chyba mnie zgubili, bo nie widzą mnie, także nie jest źle. Gorzej, jeżeli stwierdzą, że... Pana nie widzimy, to się przeteleportujemy tutaj i stąd już nie wyjdę wtedy, bo ich jest za dużo i ja miałem zenchantowane kusze w ogóle. Dobra, ale dzięki temu, że ich nie ma, mogę to zniszczyć i kawałek stąd wyjść. O! Nie mogę! Dobra, jest problem. Będę musiał wyjść inną stroną. Nie tylko oni tutaj są problemem, ale reszta tak samo. Dobra, to jest mi niepotrzebne. Workbench mogę stąd zabrać. Oni mnie nie widzą, ja bym sobie wyszedł do góry, jak mam taką możliwość. Okej. Tu repulsator-inator. O! Dobra, i lecimy teraz. Są pode mną. Dobra, widzieli mnie niestety. Dawaj tu. Trzeba zdobyć jakąś graveliną szybko. Jest gravel, dobra. Gdzie oni są? Biegną. Od razu za pierwszym razem, dobra, masz to, git, teraz by trzeba było dorwać wodę. O nie, niech oni przejdą tutaj, ja polecę wtedy za nich. A czemu jest tylko 5, jak było 10? Gdzie jest 5, reszta? Ups, nie podoba mi się. Dobra, oni są tam, więc ja polecę tutaj, ale ich jajo zrobiłem. Nie, repulsator-inator, przestań. O panie, ale się odwaliło teraz, tak mi się nie podoba. Są za blisko, dobra, trzeba znaleźć lawę, jak najszybciej będzie mały el problemo. Problemo to będzie w nederze, bo tam ciężko się lata. No my jedno mięsko, trzeba zregenerować jakoś życie, bo nie wygląda to najlepiej, o nie, znowu to kliknąłem. Dobra, weźmy poklikajmy sobie, bo energii mam akurat dużo. Niech oni zostaną tam pode mną, a my po prostu znajdźmy lawę jak najszybciej. żeby dostać się do kolejnego miejsca. Dobra, teraz ich zgubię, to jest akurat naprawdę spoko, bo... No tak jak widzicie, jeżeli bym utknął gdziekolwiek, to nawet ciężko jest gdzieś przetrwać z nimi. A jak odlecę teraz, to znowu mi się zaraz gdzieś pojawią. Super! Dobra, znalazłem portal, ale wątpię, że tam mógł stworzyć z niego cokolwiek. Już zobaczymy, może... Ja już widzę, że się nie da. Mamy jeden obsydian, o Boże, tu nic nie ma. Nie, z tego nie jesteśmy w stanie w ogóle nic zrobić. Człowiek ledwo co wyląduje, to oni od razu się pojawiają, no nie wierzę w to po prostu. Ważne, że jest wioska, to jest najważniejsze, może Zbyszek ich uratuje. Chociaż wioska, no nie, czy jest mi aż tak potrzebna w tym momencie, przecież ja mam wszystkie rzeczy, ja potrzebuję portal. Tam coś jest? Dobrze widzę? Dobra, Boże, jak ich dużo. Jest Zbyszek w tej wiosce? On mi w ogóle jest w stanie pomóc, czy tak średnio? Dobra, wyślij drona bojowego, niech ich atakuje! Albo więcej dronów bojowych. Atak, drony! W nich! Okej. Ty! One są dobre! Pifa prądem trzeba jeszcze zrobić! A macie! Gałgany, dobrze! Okej. To było dobre. Udało się ich całkowicie zatrzymać. Chociaż Zbyszka to ja nie widzę, dobra, weźmy jedzenie. Póki ich nie ma. Ileśmy zacząć do tego portalu, czy da się coś tam zrobić. Bo mam jeszcze jeden obsydian z poprzedniego portalu. I może uda się gdzieś tam znaleźć coś jeszcze, albo lawę, cokolwiek. 30 chlebów! To nie wystarczy raczej, myślę, ale no trudno, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Co?! Dlaczego tak szybko?! No i... Pyk! Zamrażacz! No nie wierzę, dlaczego tak szybko się pojawili? Wcześniej tyle czasu. Uwaga, pyk! Zamrożeni! Dobrze! Może minęło chwilę, żeby cokolwiek zrobić przy tym portalu. Proszę, żeby tam się dało zrobić ten przejście. Muszę skliknąć... O Jezu, czekaj, gdzie teraz? Tu... Mamy to? Ten on jest pusty, w zasadzie jakbym miał lawę, nie? Okej, tu... O, nie idą, nie idą. Raz, dwa... To wystarczy? Raz, dwa... Jest! Dobra! Dobra, włączmy sobie to... O! Zamroź! Przejdź! Dam radę? Proszę! Przejdź! Jest! Okej. Oj, tu nie wejdą, prawda? Weź włącz mi ten, nie rakiety na pilota, repulsator-inator i przelećmy gdzieś dalej. Teraz będzie duży problem! O nie, jeszcze świnia! Dobra, coś zrobiłem, ale nie wiem, czy to jest dobre. Repulsator-inator dajmy sobie 2 razy i przelećmy gdzieś dalej, póki oni tutaj nie przeszli, ani się nie pojawili mi jeszcze. Znajdźmy fortecę, bastion, cokolwiek. Żebym teraz nie odwalił, przypadkiem nie spadł do lawy, jak tak sobie latam. Co? Nie, no już, no halo! Człowiek się zatrzymał, żeby zjeść coś tylko! O nie. Ja to najgorsze, że nie widzę nigdzie tego. Fortecy ani nic, to jest w ogóle pusto. O nie, chłopaki, o nie, trzeba lecieć. Ty, gdyby nie ta rękawica, to ja nie wiem, czy to w ogóle byłoby możliwe do zrobienia. Gdzie się nie zatrzymam, przez chwilę po tym lataniu, to oni od razu się pojawiają praktycznie. Dobra, doleczę do fortecy. Oni mi się pojawią, jak zaraz gdzieś wyląduje. Masakra. Dobra, wylądujmy gdzieś tutaj. Okej, może nie będzie tak źle. Wiedziałem. No, czułem, że tak będzie. O, mam problem mały. Albo nawet nie mały, tylko duży. Oj. Dobra, trzeba lecieć dalej i jakoś dookoła, bo tam nie dostanę się. Dobra, widzę, że to jest ten spawner. Ale ich tu jest mobów, co tu się dzieje? Ała, no coś tak czułem, dlaczego nie mogę go trafić, no? Dobra, jego pokonałem, czy dropi cokolwiek z tych mobów w ten sposób, czy nie? Nie dropi, dobra, wracaj tam. Ła! Ops. Oj. Dobra, przeżyłem. Jestem za ścianą hunterzy, u góry mam te płonące, te ludki. Czekaj, żeby tak nie było zbyt dużo mobów. Mogę je zamrozić, czy jeżeli zamrożę te moby, to będzie strzelał, czy nie? Tak, strzela. Pifa prądem! Okej, dużo mu nie zrobiłem. Drony! Atak! A! Dobra, widzę, że drony walczą. Atak, drony! Ej, pałki dropią, normalnie jak on atakuje. Git. Ła! Dobra, drony, atakujcie. A, dron tutaj wleciał, no nic. A rakietę na pilota? Uwaga! Wow! Zniszczyłem spawner właśnie, super, jeszcze lepiej. Genialnie. Teraz już nie wiem, co mam zrobić. Co tutaj się w ogóle wyrabia? Dlaczego to jest tyle mobów? A tak! Ty, coś jest nie tak w ogóle z tym światem, mam wrażenie. No tak szczerze mówiąc, nie bardzo więcej mam teraz zrobić. Okej, tam jest drugi niby, ale ile to jest szkieletów? Co tutaj się dzieje? No ale... Jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć, dlaczego ich jest tutaj tak dużo? Bo ja totalnie się tak zgubiłem. Dobra, dron, atakuj. Atakuje czy nie atakuje? Atakuje! Jest, pokonał go. Ale pałka nie wyleciała. No tak. No tak. Co tu się w ogóle dzieje? Czaisz, jakie to było trudne?